Drodzy codziennikowi widzowie, witam Was 8 stycznia 2022 roku. Słowami haseł biblijnych zawartych w przewodniku biblijnym z Biblią na co dzień. Pierwsze z nich czytam z księgi Hioba z 16 rozdziału. Już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach. A w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, pierwszym wersecie, znajdujemy słowa: Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Moi drodzy, co daje nam motywację i siłę do życia? Na pewno są to nasze sukcesy, nasze powodzenia, nasze zrealizowane zamierzenia i plany. Na pewno. Siłę do życia i motywację do życia daje nam też pewna nadzieja na lepsze jutro. Nie bez znaczenia też jest to, że jest dla kogo żyć, mamy dla kogo żyć, bo są dzieci, bo są wnuki, bo są rodzice, bo jest żona, bo jest mąż. I to nadaje nam takiego szwungu w naszym życiu. Ważne jest też to, żeby w każdy nowy dzień wchodzić ze swoistym optymizmem. No tak, ale jak to zrobić? Przecież życie wcale nas nie rozpieszcza i nie zawsze daje nam powody do tego, żeby być optymistami. Pesymizm nie jest dobrym życiowym doradcą. Ale No właśnie. Ale Scenaria, w której teraz się znajdujemy, w której nagrywam ten odcinek codziennika, to plac budowy. To plac przebudowy Słupskiego Centrum Diakonii i Dialogu. Swego czasu podjęliśmy z Radą Parafialną decyzję o tej inwestycji. A teraz dzięki wielu wspaniałym, życzliwym ludziom i także dzięki temu zaufaniu, które złożyliśmy w ręce Boga, Możemy tę inwestycję realizować. Tak jest w naszym życiu, że każdy początek obarczony jest pewnego rodzaju ryzykiem, niepewnością, ale także wiarą w sens tego, co chcemy zrobić, czego chcemy dokonać. Wiarę i sens w tego, co rozpoczynamy. i pewność tego, że uda nam się tę sprawę dokończyć. Nie inaczej też jest z naszym duchowym życiem. Bez wiary w to, że nasze życie spoczywa w ręku Boga, że na Nim możemy wszędzie i w każdym miejscu i zawsze polegać, trudno mówić o szczęśliwym chrześcijaństwie. Chyba trudno w ogóle mówić o chrześcijaństwie w takim wypadku. Bo chrześcijanin to ktoś, kto swoją wiarą żyje na co dzień. Nie tylko w niedzielę, przez godzinę, ale rzeczywiście na co dzień i z tej wiary czerpie też siłę do tego, aby stawiać opór przeciwnościom, aby to wspomniane ale nie miało nad nami władzy. Niech dzisiaj ale także każdy kolejny dzień Twojego życia będzie pełny optymizmu i wiary i zaufania w to, że Bóg jest z Tobą i że chce czynić Cię szczęśliwym. I że w tej kwestii nie ma już żadnego, ale Zostańcie z Bogiem.